powiatu łomżyńskiego chcą zapisać w szerokiej publicznej świadomości dokonania osób mających wybitne zasługi w życiu społecznej ziemi łomżyńskiej. Nadaje najwyższą godność, jaką jest tytuł honorowego obywatela powiatu łomżyńskiego. Uroczystość nadania honorowego obywatelstwa jest zawsze wielkim świętem dla samorządu. W ten sposób osobie wyróżnionej możemy wyrazić nasz szacunek, uznanie i wdzięczność. Ze satysfakcją pragnę Państwa poinformować, że Rada Powiatu Łomżyńskiego na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia bieżącego roku podjęła uchwałę o nadaniu tytułu honorowego obywatela powiatu łomżyńskiego Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Tadeuszowi Zawistowskiemu. Szanowni Państwo, z wnioskami o nadanie Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Tadeuszowi Zawistowskiemu tytułu honorowego obywatela powiatu wystąpiło zgodnie wiele środowisk, to jest radni powiatu łomżyńskiego, akcja Katolicja Decyzji Łomżyńskiej oraz cech rzemieślników i innych przedsiębiorców w Łomży. W imieniu akcji Katolickiej Decyzji Łomżyńskiej pragnę serdecznie podziękować za nadanie tytułu honorowego obywatela powiatu łomżyńskiego księdzu biskupowi Tadeuszowi Zawistowskiemu. Z tej okazji dziękujemy księdzu biskupowi za trud kapłańskie i biskupie posługi, za homilie pełne treści patriotycznych, postaw obywatelskich. Pamiętamy również o nabożeństwach odprawianych w intencji ojczyzny i umacniania wierze. Przypadł mi zaszczyt przedstawienia sylwetki i działalności osoby wielkiej miary i ogromnych zasług dla duchowego rozwoju ziemi łomżyńskiej, Jego Ekscelencji księdza biskupa Tadeusza Zawistowskiego. W imieniu społeczności ziemi łomżyńskiej wraz z tytułem honorowego obywatela powiatu łomżyńskiego pragniemy przekazać wyrazy naszego najwyższego uznania i szacunku. Prosząc Waszą Ekscelencję o przyjęcie godności honorowego obywatela powiatu łomżyńskiego, składamy gorące podziękowania za wszystko, czego ksiądz biskup dokonał i nadal to czyni w naszych sercach i umysłach. Dziękujemy za kazania i homilie słynące z trafności sądów i pięknej polszczyzny. Dziękujemy za edukację patriotyczną i narodową, za głoszone zambony lekcje polskiej historii, tożsamości, naszego dziedzictwa i tradycji. Za to, że ksiądz biskup jest wciąż aktywnym kapłanem, który kształtuje postawę moralną i patriotyczną naszej młodzieży, uczy jak być dobrym katolikiem i Polakiem. Ksiądz biskup Tadeusz Zawistowski położył ogromne zasługi w uświadamianiu potrzeby życia zgodnie z wartościami chrześcijańskimi i narodowymi we wszystkich sferach życia naszego społeczeństwa. Zawołanie biskupie, chwała Bogu, ludziom pokój, zawiera najważniejsze cechy posługi pasterskiej Jego Ekscelencji jako człowieka i kapłana. Jako duchowny przekazuje nam naukę Jezusa Chrystusa. Jako Polak uświadamia potrzebę wierności narodowej tradycji oraz służby drugiemu człowiekowi i wspólnemu dobru Polsce. Rada Powiatu Łomżyńskiego uchwałą nr 16/87/08 z dnia 16 kwietnia 2008 roku nadaje Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Tadeuszowi Zawistowskiemu, biskupowi pomocniczemu, honorowe obywatelstwo powiatu łomżyńskiego. W uznaniu całokształtu dokonan na rzecz formacji duchowej i osobowej społeczności ziemi łomżyńskiej zgodnie z wartościami chrześcijańskimi i ideałami narodowymi. Łomża, kwiecień 2008. Thank you.
tej sytuacji, gdy pan starosta, spotkawszy się ze mną i powiedział mi, że niektóre środowiska pragną jak uhonorować mnie z tej racji, że jestem 53 lata kapłanem diecezji łomżyńskiej, ponad 30 lat biskupem, no i spełniam swoje obowiązki, jakie nałożył mi Kościół Boży. Przyznam się, że tak jakbym zachował się jak ten ze Starego Testamentu prorok, coś tam bąknąłem, ale potem nastąpił, gdy rozstaliśmy się, pewien ciężar. Przecież, mój Boże, jestem rzeczywiście kapłanem od tylu dziesiątków lat i biskupem. Pełniłem swoje obowiązki, ale niczym się nie różni od każdego kapłana, który pracuje na terenie naszej diecezji, który te obowiązki spełnia. Ale przecież znów ta myśl towarzyszyła mi, że jeżeli są ludzie, no, którzy coś widzą w moim życiorysie, w mojej pracy kapłańskiej, jakieś ziarnka jakiegoś bogactwa duchowego, kulturowego, czy jak nazwać, patriotycznego, no czy mogę wierzgać, czy mogę robić jakiś chaos. Krótko mówiąc, chciałbym właśnie w tym momencie serdecznie podziękować panu staroście, Radzie Powiatowej Łomżyńskiej, wszystkim środowiskom, które tutaj były wymienione, wszystkim tym dobrym ludziom, którzy spostrzegali coś tam w mojej pracy, w mojej osobie, która, powiedziałbym, jest jakby symbolem wszystkich tych, no, którym dane było w tym okresie żyć i pracować dla dobra ludzi, na chwałę Bożą i dobra ludzi. I to spełniałem, jak mogłem, jak umiałem, jak Pan Bóg obdarzył mnie mocami i siłami duchowymi i fizycznymi. Cieszę się z tego powodu, że dzisiejszym nominowanym, uznanym za honorowego obywatela jest ksiądz biskup Tadeusz Zawistowski. Człowiek, który swoim dotychczasowym życiem, historią swojego życia wypełniał najpiękniejsze, można powiedzieć, lata historii, daty historii ziemi łomżyńskiej, Łomży, powiatu łomżyńskiego, chociaż pochodzi nie stąd, pochodzi spod Augustowa, więc z ziemi augustowskiej, ale całe życie związany z ziemią łomżyńską, z nami, z ludźmi tutaj mieszkającymi. Człowiek, który piastował i piastuje tak wysokie funkcje w hierarchii kościelnej, ale zarazem człowiek tak bliski nam wszystkim, prostemu człowiekowi. Człowiek, który potrafił wytworzyć tak i wytwarza tak piękną atmosferę w kontaktach praktycznie ze wszystkimi środowiskami zamieszkującymi naszą ziemię. Człowiek, który jest niezwykle szanowany, uznawany właśnie za ten taki dobry, bezpośredni kontakt z ludźmi. Człowiek, który wspierał wiele środowisk w różnych poczynaniach, w wypełnianiu zadań na naszej ziemi, w Łomży, w naszym województwie. Ja chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia księdzu biskupowi, pomyślności, oczywiście przede wszystkim zdrowia, zachowania tak pięknej kondycji do dzisiaj. Ja kiedykolwiek spotykam się z księdzem biskupem gdzieś tam zawsze przy okazji uroczystości, bądź normalnie, nadzwyczajnie na ulicy, zawsze podziwiam. Ksiądz biskup zawsze narzeka, że zdrowie, ale tak naprawdę ksiądz biskup nigdy się nie zmienia i zawsze dobrze wygląda. Mam nadzieję, że to zdrowie służyć będzie księdzu biskupowi w kolejnych latach. No i oczywiście, żeby wypełnić ten urzędniczy zwyczaj, odczytam list, który został przygotowany przez Sejmik Województwa Podlaskiego. Jego Ekscelencja ksiądz biskup dr Tadeusz Zawistowski, z ogromną przyjemnością składamy w imieniu własnym
oraz wszystkich radnych województwa podlaskiego i jego zarządu serdeczne gratulacje z okazji nadania Waszej Ekscelencji przez Radę Powiatu Łomżyńskiego tytułu honorowego obywatela powiatu łomżyńskiego. To zaszczytne wyróżnienie odczytujemy jako uznanie dokonań na rzecz rozwoju duchowego społeczności ziemi łomżyńskiej i owoc wytrwałej, przykładnej posługi kapłańskiej. Jesteś źródłem naszej wspólnej, głębokiej satysfakcji z bliskości wspaniałego człowieka przez kilkadziesiąt lat pośród nas i naszych spraw. Jeszcze raz gratulujemy, życząc wielu sukcesów w realizowaniu wszystkich zamierzeń w służbie ludziom oraz wszelkiej pomyślności i łask w życiu osobistym. W łanie zboża zawsze chcą górować kłosy puste, te bez ziarna. Kłosy pełne treści są pochylone ku ziemi pod ciężarem bogactwa, ziarna. Te górujące, sterczące wiatr może obracać w każdą stronę, a one poddają się każdemu powiewowi z każdego kierunku. Te pełne trwają w zwartym łanie. Tylko wielka nawałnica, burza, wicher łącznie, razem mogą położyć. Ale wtedy cały łan. Puste kłosy i ich źdźbła nawet ocaleją, ale co z nich? Z nich posiewu nie będzie. Dostojny księże biskupie, ta zwykła metafora nie wymaga identyfikacji, kto jest kto. Życzmy drogiemu nam solenizantowi, by nadal tkwił, a my z nim w łanie, którego nie powali żadna burza. Życzmy mu zdrowia i pomyślności, by jak najdłużej był pośród nas. Jego Ekscelencja ksiądz biskup senior Tadeusz Zawistowski. Wasza Ekscelencjo, wyrażam swoją radość z okazji nadania Jego Ekscelencji tytułu honorowego obywatela powiatu łomżyńskiego. Jest to wydarzenie szczególne, napawające dumą i radością. Pragnę wyrazić szczere słowa uznania oraz podziękowania za całokształt dokonań na rzecz społeczności ziemi łomżyńskiej. Jego Ekscelencja w swojej ponad 50-letniej pracy duszpasterskiej na terenie diecezji łomżyńskiej dał się poznać jako gorliwy duszpasterz, który troszczy się o integrację wiernych, dbając, aby własnym kapłaństwem i dobrocią jednoczyć wokół Boga. Swoją życiową postawą ksiądz biskup wskazuje, jak żyć, by służyć ziemi łomżyńskiej, a szczególnie jej mieszkańcom. Przesyłam serdeczne gratulacje oraz życzę Jego Ekscelencji dużo zdrowia oraz wielu Bożych błogosławieństw. Z poważaniem, wojewoda podlaski Maciej Żywno oraz wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierżgowski. Dzisiejsze nadanie tytułu honorowego obywatela powiatu łomżyńskiego ma wymiar nie tylko lokalny, ma również wymiar ogólnonarodowy, z tego względu, że nasz czcigodny biskup reprezentuje pokolenie, które pamiętało, pokolenie, które nam przypominało o krzywdzie człowieka prostego, o losie polskich rodzin, o wywózkach, o doli i niedoli Polaków na stepach Kazachstanu, na tajdze syberyjskiej. To właśnie ksiądz biskup Tadeusz Zawistowski kształtował wiele naszych postaw, wpływał na nasze zachowania, wpływał na nasze działania. Tak uczynił wiele dobrego dla lokalnej społeczności. To dzięki biskupowi Zawistowskiemu mogliśmy tak wiele zrobić dla ciała, dla ducha, dla naszej ojczyzny. Ja w imieniu parlamentarzystów chciałem złożyć dostojnemu jubilatowi najlepsze życzenia, jak najdłużej zdrowia, spokoju ducha,
spełnienia wszystkich jeszcze zamierzeń, jeszcze napisania zapewne wielu prac naukowych, także czcigodny księże, ja pragnę jeszcze raz podkreślić zasługi księdza dla społeczności lokalnej w wymiarze ogólnonarodowym. Szczęść Boże!